Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej części naszej opowieści z serii Dead Space. Nasza krwawa opowieść tym razem zaczyna się w miejscu, gdzie wchodzimy do wschodniej komory. Do wschodniej komory czegoś tam, co odpowiedzialne jest za czyste powietrze na stacji. Tak pokrótce bym powiedział. Fuck, jaki tu jest syf. Jaki tu jest syf i tu wszystko żyje. Tak to jest, jak się nie sprząta na stacji kosmicznej. Dobra, przejdziemy, poszukamy. Wiem, że musimy uzdatnić trochę tlenu. Z tego względu, że jeszcze trochę i będzie po wszystkim. A nie możemy do tego dopuścić, żeby było po wszystkim. Niestety. I co? Wjeżdżamy na poziom trzeci. Windą towarową i zobaczymy. O, dobra. Czyli tu gdzieś coś jest. Dobra, załatwione. Ten gościu załatwiony. I co teraz? Idziemy dalej. Pewnie teraz będziemy mogli wstrzyknąć całą tą recepturę, którą wykonaliśmy w poprzednim odcinku. Wstrzyknąć ją gdzieś. Gdzieś tylko po to, żeby to całe powietrze na USG Ishimura oczyścić. Chyba, tak myślę. Dobra mapka. Ładne. Ładne, ładne. Dobra. Zniszcz zasobniki trucizny. Dobra, wejdziemy sobie tak. Nie pamiętam, jak to się obracało, ale a mniejsza o to. Czyżby? Czyżbym miał wrócić? Wejdźmy, zobaczmy, bo być może się mylę. Ale mnie się zdawa... Mnie się zdawa, że myśmy tu już byli. Wow. Złoty półprzewodnik się przyda. A co my mamy w ręce? Karabin. Do karabinu jeszcze trochę amunicji jest. Fuck! Pierdziele, no. Ej, Isaac. O, masakra. Fuck. Dobra, no to mnie troszkę zaskoczyło. Przekichana dziura. Dobra, okej. Żyjemy. Całość jest. Spodnie obsrane są. Wszystko jest na miejscu. This is Temple, acting chief engineer. I came down here to find Dr. Elizabeth Cross, but she's not here. In fact, I can't find anyone. Just this organic shit everywhere. I'm going to check the mining deck. It's about the only place I haven't looked yet. Dobra, ty se tam idź. A my se pójdziemy w swoją stronę. Dobra. Ej, hello.
Czyżbym nie mógł nic zabrać? No dobra, okej, okay, jakoś przeżyjemy. Entering zero gravity. Fuck, jaki tu jest syf. Ej, i co? Dobra, tu jest jakoś w miarę bezpiecznie. Co tu się dzieje w ogóle? Tu jest jakieś wyjście chyba stąd. A masz za swoje. Już słyszę gdzieś tam w oddali drugiego. Masz, wredna małpo. Dobra. Okidoki, okidoki. Bach, babkę w piach. I jesteśmy u siebie. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Gdzie oni są? Dobra. Powiedziałbym szczerze, że przez cały ten syf, przez całą tą walkę ja sobie teraz nie zdążyłem przeczytać w ogóle, o czym ona tam gadała. Gdzie my jesteśmy? Spróbujemy stąd wyjść. Być może tu gdzieś jest jakieś wyjście. Nie wiem, czy czasem chyba nie musimy wrócić w to miejsce, z którego przybyliśmy. O! Dobra, jest wyłączony. No i spoko. Całkiem spoko. Jak. Spróbujemy z innego kąta w to uderzyć. Uderzyć znaczy się w to miejsce, oczywiście. No. Chociaż tak się udało. Dalej. Fuck, jaki tu jest syf. No przecież nie mogłem gościa zostawić, nie? Żeby sobie umierał na własny koszt. Zawsze przecież takiego człowieczka możemy załatwić po naszemu. I co, ja mam teraz wrócić, myśląc, że nic mnie nie napadnie z tyłu, tak? To liczę na to, że nic nie wyskoczy mi nagle z tej mazi. Dobra, lecimy, okej.
O, dobrze, że tu jesteś. Dobrze, że tu akurat jesteś. Dobra, super, spoko. Dziwna muzyczka. Czyżby już chyba wszyscy? Chyba wszystko. Czyli teraz pójdziemy do tych głównych drzwi. O oh, fuck. No i za to lubię karabiny maszynowe. Raz, dwa. Masz i po głowie. Pięknie. No, chociaż tą sprawę szybko załatwiliśmy. Jak to wygląda teraz z amunicją? Czas się przerzucić na mojego ulubieńca. Co prawda jest on troszkę wolniejszy, ale i tak myślę, że warto. Dobra, spadamy stąd. Tu już chyba wszystko załatwiliśmy. Znów mieliśmy sygnał od naszej ulubienicy Nicole, od dziewczyny Isaaca Clarka, którym my sterujemy, który nam opowiada tą historię. Ciekawe. No i pięknie. I tak to się robi. Ja sobie wejdę jeszcze tutaj do naszego sklepiku. Przy okazji, jak zawsze. Co my? Złoty półprzewodnik jest do sprzedania. Energia plazmowa. Ostrza rozprowacza są do sprzedania. I teraz, żeby głupio nie było, ale... Wiecie co? Przesuń. Przesuń. Przesuń, dobra. Energię plazmową też ze dwie. Okej. No i ja bym to tak na razie zostawił. Na razie bym to tak zostawił. Więc teraz zostaje, tak też myślałem, wycieczka na sam koniec. Czyli w główne drzwi tylko po to, żeby umieścić tam. Hydroponics log, this is Dr. Cross. It's hard for me to believe what I'm seeing here. This is crazy. Absolutely crazy. I'm going to the mining deck. I hear that's where survivors are gathering. Jacob, I'll wait for you there. Dobra. Dobra, pędzimy. Co myśmy tam dostali? Stazy, zestaw stazy. No dobra, okej. Zestaw stazy nam się akurat nie przyda. O! Jak milusio. O, jak pięknie. Czyli to jest to, co stworzyliśmy. Dobra, tylko co dalej? Poison wasn't strong enough. Still alive. Get in there and kill it before it contaminates the entire ship. Dobra, czyli mamy załatwić Lewiatana, tak? Oh yeah. Entering zero gravity. A! Już dostaliśmy pierwszy strzał. Dobra, jeden. Przeładujemy sobie.
No, wysuńcie te swoje żółte czułki. A! Kurde, chciałem coś ze... Chciałem coś z stazem pokombinować. Ale chyba mi nie pykło. Dobra, udało się. Dobra, pięknie. A. No, otwórz. Fuck. Ej, stary. Ciul mnie. Wiedziałem, że to nie będzie takie proste. Pięknie. No ja, patrzcie. Ja cię jeszcze, gościu, wykończę. Isaac, you did it. Hammond, do you read? Oxygen levels are returning to normal. Damn it. He's gone again. No sign of his rig anywhere. It's up to us now. I've got a plan to get off this ship. I've located an SOS beacon on the mining deck. If you can get down there and activate it, we might be able to send a distress call. Oh god. I don't know how much longer the turret will hold. Dobra. No i super. Laseczka siedziała oglądając to nasze poczynania z potworkiem. Więc wymyśliła mały pomysł, że jest gdzieś kapsuła ratunkowa. I bardzo dobrze, no w końcu niech ona się zajmie myśleniem, kiedy ja zajmuję się walką. Pozbieramy sobie tylko tutaj graty, gadżety. Coś jeszcze? Jeszcze jest trochę amunicji. I wszystko? I chyba wszystko. Tu coś widziałem? Nie, to tylko jakiś... Coś tam. Hoho! Trzeba się przerzucić na karabin. Exiting zero gravity. No ale syf dalej jest na statku. Dobra, ruszamy w dal. Jest tu gdzieś jakiś ten? On tu leżał. Ciekawe, gdzie tego gościa znowu wcięło. To jest dobre pytanie. A on zawsze gdzieś tak znika, zawsze. No już drugi raz zniknął. Mogliby jakąś muzyczkę do tej windy wrzucić. Ciekawe, kto to czyścił ostatnio. Yeah. Okej, jesteśmy
przy promie, niedaleko promu. Toaleta jak zawsze udupcona. Dobra, więc ruszajmy dalej. I tu mamy zakończony rozdział. Groźne środowisko. Będziemy też mieli przyjemność rozpocząć kolejny, to też spoko. Zobaczymy, czy uda nam się dotrzeć do tej kapsuły ratunkowej w całości. Znając życie, tak, ale najważniejsze jest to... najważniejsze jest to, przez co będziemy musieli przejść, żeby do tego doszło, żebyśmy mogli stąd bez problemu uciec. This may be our last chance of getting out of here alive, Isaac. There's an asteroid loaded up in the mining bay waiting to be smelted. If you attach the SOS beacon to it, you can launch it away from the ship to make a clean broadcast. The beacon's on the maintenance subdeck. You can launch the asteroid from the control room. Damn, the control room is locked. It looks like they keep an emergency access key on the processing subdeck. Couldn't be easy, could it? I don't know how much more of this I can take. Jaka laska. Nie wiem, ile jestem w stanie tego wytrzymać. A co ja mam powiedzieć? To ja strzelam do tego syfu, latam po tym gnoju całym i tak dalej. Tego to już pod uwagę nie wzięła, nie? Bo po co? Ja rozumiem, że faceci są zwykle od brudnej roboty, ale no bez przesady, no bez przesady. O, jaki przyjemny klimacik. Jest pięknie. Jest węzeł mocy, spoko. Taka cisza. Powiedziałbym, że jest trochę zbyt zdradziecko cicho. Tu jest warsztat, ok, na razie go zostawimy. Tu jest sklep, na pewno się przyda. Co my tu mamy? Amunicja? Gdzie? Gdzie jest gość, z którego muzyką mnie zaskoczyli? Wejdźmy sobie do magazynu. Kurde, nie wiem, kiedy dostaniemy... Nie wiem, kiedy dostaniemy nowy kombinezon. Przez co ja na razie sobie magazynuję trochę kaskę. Ile mamy węzłów? 3, dobra, spoko. Moduł kinetyczny nie. Ale rigy jak najbardziej. 1, 2, 3. Punkty wytrzymałości albo piła plazmowa. Obrażenia mamy już na największym. Czy jest sens inwestować dalej? Chyba nie. Karabin pulsacyjny. Pojemność. 1, 2. I obrażenia. Zajmijmy się tym i tym. Następny pójdzie karabin pulsacyjny. Załatwimy sobie te dwie bronie. Nie testowałem innych, bo te mi się podobają. Z drugiej części, czy z pierwszej części, pamiętam, że reszta była taka średnia. Więc na razie się nie będę upierał, żeby... Co to? I to trochę śmierdzi.
Mało amunicji, ale dobra, będziemy musieli jakoś wytrzymać. Dobra, ty to spróbuj obejść. Pokład A, obróbka, konserwacja, przygotówka. To jesteśmy na nim, dobra. Przejdźmy na... dobre pytanie. Na co mamy przejść? Jest. Baza danych, misja. Klucz dostępu. Kendra na podpokładzie przekażemy klucz dostępu na pokładzie przetwarzania. Dobra, czyli my musimy iść tutaj. Nie na obróbkę? No kurde, teraz co? Na obróbkę? No nie wiem, chodźmy na obróbkę, zobaczymy. Fuck. Fuck. Gościu dostał prosto w mordę. Jednak fuck. Jednak opłacało się tą broń gdzieś tam poszerzyć jej zdolności. Dobra, czyli w dobrą stronę idziemy, okej. This is Temple. I found Elizabeth, but there isn't a single space-worthy vessel in the whole goddamn bay. Jacob, hurry up! We need to find a beacon. There's gotta be one around here somewhere. Dobra. Czyli już ktoś też wpadł na pomysł taki, żeby poszukać. Tak samo jak my. Tylko... fuck. Skubany, no. Masakra. Widzę, że zaczynają być coraz bardziej agresywni. Co tu się działo? Fajnie go powyrywało. Skubany. Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi. Dobra, zejdźmy niżej. Co tu się dzieje? Następny. Fajny rozpiernicz. O, jak tu widzę jakiś wyciek.
Kurde, tyle gadżetów i nie mogę ich zabrać. Dobra, wejdźmy. There's a failsafe on the processing control door. It won't open until gravity is restored. But you can't turn on the gravity until those boulders are cleared from the room. Maybe you can dump them into that gravity beam with your kinesis gun. Dobra. Yeah. Jakoś chyba tak to trzeba. O tym ona wspominała. Cztery anomalie. Fuck. Ja słyszę... O, tu jesteś. Ale syf. Ej, gdzie on jest? Jeszcze coś? Ile was tu jeszcze będzie, co? Dobra, poradzimy sobie najpierw z kamyczkami. A! Dobra, poszło. Okej. Czyli generalnie z tego, co mały komputerek, miły komputerek rzekł, dopiero teraz możemy przywrócić grawitację. Usunęliśmy wszystkie rzeczy, jakie się tu znajdowały. Chodziło o te kamyczki. Tylko teraz tak. Gdzie jest maszyneria? To sobie jeszcze weźmiemy. A my byśmy musieli tak, wejść na tą ścianę. A potem na tą... No i pięknie. Dobra. Jeszcze ktoś? Fuck! Skąd on wyszedł? Dobra, jeszcze. Jest, widzę żółtego. Dobra. Tu jest chyba to, skąd przyszedłem. Tak, dobra. Ja bym musiał iść tam z drugiej strony. Zaraz przywrócimy tą grawitację. Znaczy grawitację. Grawitację już przywróciliśmy. Wejdziemy sobie w to pomieszczenie tutaj.
bo akurat mam na tyle wszystkiego. Półprzewodniki, dobra, wszystko jest. Ile mam apteczek? Ho, ho, apteczek to ja mam tyle, że mogę się bawić, mogę się bawić. Grawitacja aktywowana, dobra, więc musimy lecieć tam z powrotem chyba. Albo gdzieś tam. Tak, w tamto miejsce, tak jak przypuszczałem. Obróbka kopalin. Klucz dostępu do wydobycia. I read another report on the colonist dementia. It seemed to start after they removed the marker from the planet. God knows how long it was down there. Dobra. Dostaliśmy kolejną informację na temat przyczyn całego zejścia. Czyli rozpoczęło się po wyciągnięciu znaku z planety i dostarczeniu go... Fuck. Chodźcie. Pierdziele się, wystraszyć. Ciekaw jestem tylko, w której części statku jest ten znak. Bo wiem, że... Dziękuję, no ja też dziękuję, fajnie. O. Masz. Załatwiony dwoma szybkimi strzałami, to lubię. Dobra, i co teraz? Obróbka. Konserwacja. Więc jedźmy jeszcze niżej. Czuję się, jakbym zjeżdżał gdzieś w podziemia. Oh fuck. Co to za dźwięki? Shit. Fuck. Pierdziele. Dobra, okej. Przeżyliśmy. Dr. Kai, what the hell are you doing? Ah, get back! Come any closer, Anne, and I'll shoot him. Give me the access codes to the cargo bay. You idiot! This is processing. Why the hell would I have codes to cargo? Don't lie to me. I'm sick of everyone lying to me. It is imperative that I get the marker. Give me those codes. I don't have them. Is this what you did to the captain? Go on, shoot me if you've got the balls. Idiots! It's the only way to stop it. The only way to end it. He's completely lost it. Somebody call security. Dobra, czyli słyszeliśmy fajną akcję. Ktoś tam próbował wytargać kody. I co? Dotarliśmy do miejsca, gdzie nasza opowieść się kończy. Przynajmniej ta część tej opowieści. Dobra, moi kochani, dzięki serdeczne za to, że jesteście. Dzięki serdeczne za słuchanie naszej historii. W następnej części... Fuck. Idzie się wystraszyć. W następnej części posłużymy się tym wagonikiem i przejedziemy dalej. Dzięki serdeczne za oglądanie, słuchanie. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.